Zastanawiałem się, co dzisiaj przedstawić podczas tego studium i sięgnąłem pamięcią do pewnej książki, którą kiedyś czytałem. I będzie to powiązane z myślami zawartymi w tej książce, ale tak naprawdę temat prosty, bo mówiący o wierze. Czym jest nasza wiara? Choć z jednej strony wydaje się to proste, to z drugiej strony wiara w tym kontekście, w jakim dzisiaj na nią spojrzymy, to będzie tylko taki wstęp do czegoś głębszego. Co my jako chrześcijanie nazywamy wiarą? I czy wiara to dla każdego jest zawsze to samo? Właśnie spojrzeń jest wiele i różnie na to można spoglądać. Natomiast ja przedstawię wiarę w takim kontekście jako fragment bardzo ściśle powiązany z tym, kim jesteśmy. Może jak będę następnym razem, to powiem o tym drugim znaczeniu słowa wiara, ale zobaczymy. Dzisiaj w każdym razie zastanówmy się, co to jest wiara. Bo w pewnym sensie wydaje się, że bardzo często, kiedy mówimy, że dajemy wiarę czemuś, no to to jest to, czyli uwierzyć w coś. Uwierzyć komuś, jak coś powie. A w chrześcijańskim kontekście, no to akceptowanie naszej doktryny. Tego, co jest zawarte na kartach Pisma Świętego, interpretacji pewnych jej fragmentów, zbiór zasad wiary. No i my przyjmujemy to, dajemy temu wiarę, ale tak naprawdę jak to się objawia w naszym życiu? Z jednej strony w coś uwierzyć wydaje się proste. Ktoś coś mi powiedział, więc ja wierzę mu. Przedstawił mi pewne dowody. Niekoniecznie dowody, które w jakiś fizyczny sposób coś udowadniają. Ale chociażby przedstawienie zawartych na kartach Pisma Świętego pewnych nauk w jakiś prosty, jasny sposób. No i w to uwierzyłem i dałem temu wiarę. I wydaje się, że jest to proste, wierzyć w coś. Niektórzy nazywają wiarę cnotą. Można by się zastanowić, co ma wspólnego wiara z cnotą. I czy w takim sensie można wiarę za cnotę uważać, jeśli na podstawie pewnych prawd, pewnych argumentów ja w coś wierzę. Na początek przypomnijmy sobie może, co to jest cnota. Odczytam pewną charakterystykę tego określenia. Cnota to cecha czy dyspozycja jakiejś osoby mająca pozytywną wartość moralną. Cnota jest cechą ugruntowaną, a nie powierzchowną czy przypadkową. Uzyskuje się ją poprzez nawyk i powtarzalność zachowań, świadome dokonywanie czynów moralnie dobrych czy głęboką wewnętrzną przemianę moralną. Dzięki ćwiczeniu w cnocie czy dbaniu o nią człowiek wzmacnia ją, a dyspozycje do kolejnych działań zgodnych z cnotą stają się silniejsze, naturalne i łatwiejsze do praktykowania. Cnota nie ma jednak charakteru czysto rutynowego czy bezrefleksyjnego, lecz zawsze podlega praktycznemu namysłowi. To trochę koresponduje z tym, co mówiliśmy w refleksjach, o tym w pewnym sposobie zmuszaniu się chociażby do modlitw czy do głoszenia Ewangelii innym, kiedy nam się nie chce. A więc w tym praktykowaniu
ale nie takim bezrefleksyjnym praktykowaniu, które zaczyna wzmacniać w nas pewne rzeczy. Jak wiara może być cnotą? Czy może być cnotą? Zastanówmy się. Co może być moralnego w tym, czy, że wierzę w Boga, czy może coś niemoralnego? Bo cnota to jest, tak jak czytałem, pewne praktykowanie rzeczy, które jakiś kierunek naszemu życiu nadają. Kierunek moralny, że wyznajemy pewne rzeczy, uznajemy je za dobre. Przecież każdy człowiek przyjmuje lub odrzuca pewne rzeczy na podstawie różnych dowodów. Czyli można powiedzieć, że wierzy w coś lub nie wierzy. Jeśli ktoś pomyli się w ocenie dowodów, no to zmienia tą swoją wiarę na inną. Kiedyś, pamiętam jeszcze, większość z was starszych również to pamięta, że planet w Układzie Słonecznym było ile? 9. A ostatnią planetą było? Pluton. Obecnie Pluton nie jest już nazywany planetą. A więc kiedyś wierzyliśmy, że Pluton był planetą, teraz już nie jest planetą. Zmieniło się pewne postrzeganie, ludzie w jakiś sposób to umotywowali pewnymi obserwacjami. No i wierzymy teraz, że planet mamy 8. Niby nic wielkiego się nie stało, a jednak można powiedzieć, że nasza wiara w to, że Pluton był kiedyś planetą, a teraz nie jest, zmieniła się. A więc człowiek ma prawo do zmiany swoich pewnych przekonań na podstawie dowodów, które się pojawiają. Ale czy to faktycznie ma coś wspólnego z naszą wiarą? Wiarą w Boga? Wiarą w to, kim był Jezus Chrystus? Czy my też na podstawie zmieniających się dowodów możemy sobie tak zmieniać naszą wiarę? Okazuje się, że nasze postrzeganie wiary w tym chrześcijańskim znaczeniu jednak powinno być troszkę inne. Często nie rozumiemy jednego bardzo prostego faktu. Myślimy, że wiara jest równoznaczna z naszym przekonaniem, z tym, co nam podpowiada rozum. A jednak tak nie jest. Zakładamy, że jeśli nasz umysł uzna coś za prawdziwe na podstawie pewnych dowodów, rzeczy, które zobaczyliśmy, czy przeczytaliśmy, czy usłyszeliśmy o jakiegoś autorytetu, to uznajemy to za prawdziwe. A jeśli pojawi się jakiś inny powód, który zmienia to postrzeganie, tak jak w przypadku Plutona, no to zmieniamy swoje wierzenie. Jest to czymś normalnym. Ale czy w chrześcijańskim życiu naszym też tak łatwo powinniśmy poddawać się zmianie wiary? Podam parę przykładów. Weźmy na przykład coś, co być może rzadko ktoś z nas przeżył, ale jednak zdarza się, że musimy niekiedy iść do szpitala, muszą z nami coś zrobić, pokroić czy coś, dają nam narkozę. No i każdy wierzy, że narkoza to nic takiego strasznego. Zaśniemy, obudzimy się. Przecież tylu ludzi już przez to przeszło i wrócili do zdrowia, nawet jak się nam coś tam wycięli czy naprawili. A więc narkoza to nic strasznego. Ale gdybyśmy się mieli tak położyć na stole już tuż przed operacją jakąś, to jak? Dalej jesteśmy tacy pewni naszej wierze, że nic się nam nie stanie? Czy jednak jakiś strach, wątpliwości się pojawiają? Jakaś obawa? Czy się obudzimy, jak zaśniemy?
Mogę ile by spokojnie, tylko się mu majtki przesuwa. Myślę, że ta obawa pojawia się. Ja chociaż nie miałem okazji jeszcze kłaść się przed jakąś narkozą, operacją, zabiegiem grubszym, to tak mi się wydaje, że jednak bym się trochę bał jednak. Chociaż jesteśmy przekonani, że się nic nie stanie i już na tyle ludzie to dopracowali, to nie jak kiedyś eterem człowieka próbowano uśpić i różnie to bywało. To teraz anestezjolog, to przecież cała nauka jest z tym powiązana i powinniśmy mieć pewność, wierzyć w to, że się nic nie stanie, że się obudzimy lepsi, zdrowsi. A jednak ta obawa się pojawia. I nie ma znaczenia faktu to, że dowody mówią jasno. Oczywiście są przypadki różne, ale rzadko się zdarza, że bywa inaczej. Po prostu ludzie po narkozie się budzą. A jednak w naszym gdzieś w głębi ta obawa się jakaś pojawia. Przykładów można by mnożyć. Pamiętam kiedyś, jak się uczyłem pływać, no to człowiek bał się, czy jak się położy na wodzie, woda go utrzyma. A jednak wiemy, że człowiek potrafi leżeć spokojnie na wodzie i nie tonie. Nie wiem jak wy, ale no, ja to sprawdzałem, tak jest. Wystarczy leciutko gdzieś tam może rękami, nogami coś pomachać. No i nie toniemy. Ale kiedy powiedzmy uczymy dziecko i chcemy, żeby zaufało, że nic się nie stanie, że jak się położy na tej wodzie i będzie leżeć, a my go puścimy, no to najczęściej jednak ta obawa, że się coś stanie, panika jakaś pojawia się i bardzo często na samym początku dzieci boją się, żebyśmy puścili ich i żeby zaufać, że się nic nie stanie i się uniosą na tej wodzie. A więc oprócz tego, że mamy pewne dowody na jakieś zjawiska, na pewne rzeczy, w które wierzymy, że tak jest, to jednak nasz rozum potrafi nam płatać fikla i pewne emocje sprawiają, że przestajemy wierzyć, że ta nasza wiara zaczyna się chwiać. To tak jak apostoł Piotr, który szedł przecież po wodzie, a w pewnym momencie nagle nie szedł, tylko zaczął tonąć. Czy przestał wierzyć momentalnie, zmieniła się jego opcja? Nie, no nadal wierzył w Chrystusa i w Jego Słowo, ale jednak okoliczności, rozum, odczucia sprawiły, że te fale wystraszył się. A więc w naszym życiu z wiarą jest bardzo podobnie. Z naszym całym chrześcijaństwem. Jeśli raz uwierzyliśmy w coś, w naukę Chrystusa, uwierzyliśmy Pismu Świętemu, to co nam mówi i czytamy je, jesteśmy przekonani, że tak jest i tak powinniśmy wierzyć i kroczyć w tym kierunku, to jednak są takie chwile w naszym życiu, kiedy coś przysłania nam to, w co wierzymy. Kiedy zdarzają się chwile, kiedy zaczynamy wątpić. Wpadamy w jakieś tarapaty, jakieś sytuacje się zdarzają, które sprawiają, że nasza wiara zaczyna się chwiać. I w tym sensie sztuka trzymania się mocno wiary jest pewnym zadaniem, które powinniśmy codziennie pielęgnować. To, że czasami przyjdą na nas chwile zwątpienia, to nie znaczy, że przestaliśmy wierzyć od razu. Niejako powinniśmy się zmuszać wbrew temu, co nam rozum podpowiada i nasze emocje, aby nadal nie porzucać to, w co wierzymy. Aby nie zmieniać tak bardzo łatwo swoich przekonań. Mimo, że nie zawsze łatwo jest nam w to wierzyć.
a rozum mówi co innego. Człowiek bardzo łatwo niekiedy ulega wpływom swoich nastrojów. I powinniśmy starać się przełamywać to, aby stać silnie i mocno na stanowisku, jakie przyjęliśmy. Życie pokazuje, że jednak te chwile, kiedy wierzymy mocno i kiedy pojawiają się jakieś zwątpienia, non-stop się nam przeplatają. I chociaż chcemy stać na stałym gruncie i mocno wierzyć w Boga, to jednak szatan walczy o każdy nasz upadek. O to, abyśmy na chwilę chociaż zwątpili, albo tylko poddali wątpliwości na moment. To, że Jezus nas będzie prowadził i wzmacniał. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy codziennie karmili tą swoją wiarę. Abyśmy przeciwstawiali się chwilowym nastrojom, abyśmy pamiętali o tym, co wzmacnia naszą wiarę. Chodzenie do kościoła, na nabożeństwa, uczestniczenie w różnych akcjach, udzielanie się, mówienie innym o Ewangelii, ale także osobiste rzeczy jak codzienna modlitwa, rozmowa z Bogiem. To wszystko wzmacnia i powoduje, że mimo tych chwil, które przyjdą na nas, jakieś wątpliwości, szybciej będziemy je mogli odeprzeć. Nasze życie w wierze będzie stabilniejsze. Ale to jest to pierwsze spojrzenie na wiarę. To, co się najczęściej na co dzień, z czym spotykamy i z czym walczymy w naszym codziennym życiu. Zawierzyć w Słowo Boże i podążać za Nim. Natomiast wiara ma też jeszcze trochę głębsze znaczenie. Nie będę dzisiaj o tym szczegółowo mówił. To jest poniekąd temat mojego kolejnego kazania na temat tego głębszego znaczenia wiary. Ale dzisiaj tylko trochę wspomnę o tym. W tym drugim, wyższym sensie, czym jest wiara? Jest to w pewien sposób porzucenie tego, co się nam w życiu przydarza, tych zwątpień, tych chwil, kiedy nachodzą nas jakieś wątpliwości. Chwil, kiedy sytuacje w naszym życiu sprawiają, że trudno nam jest stabilnie i prosto wierzyć Bogu. Jest to o tyle trudniejsze, że to głębsze znaczenie wiary sprawia, że musimy ten pierwszy etap połączenia się z Bogiem już przeżyć. Musimy stabilnie kroczyć przy boku Jezusa Chrystusa. Przeciwstawiać się tym naszym słabościom, które na nas przychodzą. Jeśli spojrzymy na chociażby pokusy, które nas dotykają, to w jaki sposób możemy stwierdzić, czy pokusa była silna, czy słaba? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jeśli ulegliśmy pokusie, to musiała być silna. A ja wam powiem właśnie, że na odwrót. Jeśli ktoś ulega pokusie bardzo szybko, to może można by pomyśleć, że nie starał się z nią walczyć. A jeśli się nie staramy walczyć z pokusami, to nawet nie wiemy, jakie one mogą być silne. Jeśli ktoś od razu się poddaje, to tak naprawdę, można powiedzieć, w przedbiegach odpada. Kiedy dwie armie miałyby z sobą walczyć,
czy chociażby dwóch ludzi staje do walki z sobą i ten jeden od razu mówi, że się poddaje walkowerem, to nie wiemy, który jest silniejszy. Dlatego w pewnym sensie źli ludzie niewiele wiedzą o złu, które ich dotknęło. Dopiero ten, który walczy ze złem, może coś powiedzieć na temat tego, jak mocno musiał walczyć, jak silna była pokusa. I w pewnym sensie nigdy nie dowiemy się, jak silnie o nas walczy szatan, aby nas odwieźć od Chrystusa, bo my i tak, walcząc z nim, jesteśmy skazani na porażkę. Dopiero oddając swoje życie Chrystusowi, mamy gwarancję, że może nam się udać, bo to nie my, a Chrystus za nas walczy. Chrystus jest jedynym, który tak naprawdę zna siłę i potęgę zła, które nas atakuje, bo On jedyny nie ugiął się i do końca zwalczył pokusy, które na Niego przychodziły. Ale jak się to ma do naszego życia i życia w wierze, do naszej wiary? Otóż nie wiem, jak mocno byśmy przeciwstawiali się pokusom, zwątpieniom, które na nas przychodzą, to i tak zawsze kiedyś potykamy się i upadamy. Jesteśmy ludźmi, którzy nie dadzą radę przeciwstawić się sami pokusom szatana. I w tym sensie szatan, można powiedzieć, jest pewny zwycięstwa naszego nad nami, swojego zwycięstwa nad nami. Natomiast, kiedy zaczynamy praktykować wiarę w swoim życiu, kiedy naprzeciw temu, co nam niekiedy rozum podpowiada, nasze emocje, staramy się trzymać mocno Jezusa Chrystusa i podążać w wierze za Nim, Bóg zaczyna nam pomagać w naszych słabościach i zaczyna nas podnosić z naszych upadków. Sprawia, że coraz silniej wierzymy i coraz silniej trzymamy się Jego. Ale i tak upadamy, bo jesteśmy ludźmi. I jest to nam potrzebne, ponieważ dopiero uświadomienie sobie, że nie zwyciężymy z grzechem sami z siebie, sprawi, że całkowicie będziemy gotowi poddać się Bogu. I to jest ten drugi etap naszej wiary, tego głębszego połączenia się z Bogiem. Kiedy do naszej świadomości dociera, jak jesteśmy słabi i jak bardzo potrzebujemy Bożej pomocy. Dopiero człowiek, który jest całkowicie świadomy swoich grzechów i słabości i całkowicie zaczyna polegać na Bogu, to nasza wiara przechodzi, można powiedzieć, w ten drugi etap. Już to nie jest tylko wiara w to, co pewne dowody, pewne słowa, pewne zachowania, czy nawet doświadczenia nam pokazały w życiu, kim jest Bóg, ale to jest przejście na pełne zawierzenie w Boga. W to, że Bóg będzie nas prowadził, będzie nas chronił przed upadkami, a nawet jeśli potkniemy się i upadniemy, to On zawsze wyciąga rękę do nas i chce nas podnieść z tego upadku. Dopiero uświadomienie sobie tej sprawy, że jesteśmy całkowicie bezradni, otwiera przed nami nowy etap w życiu, kiedy to Boża moc może w pełni się objawić w nas. Kiedy
nie próbujemy o własnych siłach podołać wymaganiom, jakie Bóg stawia przed swoimi dziećmi, a kiedy całkowicie Mu się oddajemy, to jest ten drugi, głębszy etap naszej wiary. I chciałbym, aby każdy z nas, o ile już to nie nastąpiło, przeszedł do takiego etapu, kiedy jesteśmy całkowicie świadomi swoich słabości i pozwalamy Bogu całkowicie w nas działać. Bo nawet gdybyśmy bez reszty poświęcili się służbie Bogu i z całych sił starali się wypełniać Boże zalecenia, to sami tego nie zdołamy zrobić. A jedynym wynikiem tego będzie to, że w końcu upadniemy. I albo świadomie wtedy całkowicie oddamy całe nasze serce Bogu i pozwolimy Jemu rządzić nami, naszym życiem, albo całkowicie się od Boga odwrócimy, bo stwierdzimy, że nie jesteśmy w stanie podołać Bożym wymaganiom. A Bóg przecież nie chce nas stracić. Bóg daje nam i chcenie, i wykonanie. Tak jak czytaliśmy na początku w tym wersecie. Z jednej strony ten tekst mówi o wspaniałym połączeniu tego, co z naszej strony wypływa, ale i tego, co Bóg dodaje do naszego życia w wierze. Bo my sami powinniśmy, o ile możemy, kroczyć za Bogiem, ale bez Bożej pomocy, a to Bóg sprawia i chcenie, i wykonanie, jesteśmy przegrani. Gdybyśmy nie zdali sobie sprawy z tego, że bez Boga nic nie możemy, na pewno byłoby nas tu coraz mniej. A więc wierzyć Bogu i wierzyć w Boga to są z pozoru te same rzeczy, ale dwie różne. Oczywiście musimy zacząć od tego, aby wierzyć w Boga, ale musimy zakończyć na tym, aby wierzyć Bogu. Nasze życie nie może poprzestać na zwykłej wierze w to, co wynika z pewnych dowodów, z kart Pisma Świętego, z opowiadań innych ludzi, z naszego doświadczenia. Bo mogą przyjść inne chwile, inne dowody, ktoś może nam przedstawić i możemy zacząć wahać się. Gdybyśmy zapytali 100 osób, które porzuciły Boga i które odwróciły się od Niego i przeanalizowali przyczynę, czemu tak się stało, to wierzę, że w większości przypadków to nie były właśnie jakieś dowody na to, że to nieprawda, że Bóg istnieje, jakieś konkretne przesłanie, które zmieniło ich nastawienie. Ale raczej to, że zabrakło pielęgnowania i dbania o tą naszą wiarę. Codziennego karmienia i ludzie po prostu umarli z głodu. Dlatego ważne jest, abyśmy oprócz tego, że uwierzyliśmy Pismu Świętemu, nadal codziennie się nim karmili i codziennie pozwalali Bogu zmieniać nas. Bo to, że sami nie damy radę, to już chyba wszyscy wiemy. A jedynie Bóg może w nas wyzwolić taką wiarę, że zawierzymy Mu bez granic i to On będzie prowadził nasze życie do momentu, kiedy przyjdzie i kiedy wszyscy razem będziemy mogli spotkać się z Nim twarzą w twarz. Amen.